Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie we Vlogmas dzień 19. Powiem Wam, że od 2 tygodni, odkąd byłam i jestem chora, to dziś czuję się wyjątkowo dobrze i wyjątkowo też mam dobry humor. I powiem Wam, że nagrałam fajny musical i zanim zaczniemy cokolwiek, to żeby mieć to na pamiątkę na Vlogmasie, musicie zobaczyć te musicali, co nagrałam. Czy kot, czy pies? Katka zajebista jest. The girls are on me down. Everybody pay attention. This right here is my pretty boy sweet. On the 12th day of Christmas, what you look give to me? 12 bobbin hubs, 11 pandas, 10 love bangs, 9 mousters, 8 rainbow pukes, 7 nay-nays, 6 unburied riches, 5 Gabrielles, 4 coin drops, 3 features, 2 lively spotlights, and a crown found musically. Tis the season to be jolly. I see you move your lips, but it sounds like gibberish. I w tym było jedno slow-mo. I tak, nagrywałam slow-mo tym oto iPhone'em, co teraz używam do nagrywania vlogmasów. I tak, jak już po tytule widzicie, mam 500 000. Moi drodzy, wiem, że już pokazywałam to wcześniej, ale już jest ponad 500 000. Zobaczcie sami. Ale to nie koniec, bo właśnie był specjal, gdzie nagrywali praktycznie muzerzy wszyscy i moi znajomi na moim koncie. I wyszło te 70 musicali jednego dnia. I zobaczcie, gdzie jestem w Polsce. Jestem pierwsza w Polsce. Jest 1,7 miliona serduszek. A na globalnym, moi drodzy, jestem jako 5. Czy wy to widzicie? Ja dalej nie dowierzam, co tu się wydarzyło. To było coś niesamowitego. To jest najlepszy prezent z okazji 500 i ogółem z okazji świąt. Rok temu była korona, teraz 500 000. 500 000 obserwujących. To jest naprawdę wyczyn. I wszyscy mi piszą, teraz lecimy do 1 000 000. To teraz adwentarze kalendowe. Moi drodzy, trochę jestem zaległa z tymi kalendarzami, mam nadzieję, że się nie obrazicie, ale czuję się już o wiele lepiej. I teraz będę otwierała 17, 18 i dzisiaj, czyli 19. I już do końca grudnia, do końca 24, do 24 będę już na YouTubach, więc BFF pod 17. 18. Jest follow, czyli dzisiaj wylosujemy. Oraz duet na musicali, o dawno nie było, dobrze, w takim razie to będzie później. Ten kalendarz nieszczęsny. 17, o wypadło, zobaczcie, prezencik, 18. Coś czuję, że tu też nic nie będzie, chociaż coś żyje, czekajcie. Się tak przelatuje. No wyłaś. No i nie udało mi się dosięgnąć. Trudno. I 19 tu jest. To czyli w porządku. Taki worek. Młody worek. Pozdarki. Teraz tutaj. Pod 17 taka duża trąbka, 18 szyszka, o jaka ładna. I 19 już coraz mniej okienek.
bałwanek. Kalendarz Douglasa, też zatęskniłam za nim. 17. Co to jest? Znowu lip pen, czyli do ust. Ale ładny kolorek jest. 18 tu mamy od razu. Znowu taki cień. Myślę, że dam mamie. Teraz już ciemniejszy. Trochę kamera przekłamuje kolor, ale nie ważne. 35. O, dobry jest. No nie. O, jakie ładne. Właśnie chciałam powiedzieć, że chcę zrobić sobie jakieś paznokcie. I moi drodzy, niestety, ale zostało 5 dni do świąt, stety albo niestety, a ja nie czuję dalej tego klimatu. 2 dni chyba poprószyło w koszalinie, a teraz powiem wam, że czuję się, jakby to była jesień. Szaro, ponuro, zero śniegu. Ja mam naprawdę dzisiaj taki dobry humor. Idę sobie zaraz zrobić coś do jedzenia. Zaraz pokażę wam jakieś fajne przejścia, ujęcia, koszalina. Bo też robię projekt z WOS-u z Krystianem i potrzebowałam czegoś fajnego, a jak możecie zauważyć, to jest wielki napis Koszalin. Więc to jest fajna atrakcja w Koszalinie. Jak mogliście zauważyć, pokazałam wam kilka fajnych miejsc tego bałwanka i te właśnie takie przerywki były mi potrzebne do takiego projektu na WOS, który chciałabym wam pokazać, bo trzeba było zrobić reklamę, a nie chciałam robić reklamy jakiejś konkretnej rzeczy, tylko razem właśnie z Krystianem wymyśliliśmy, że zrobimy spot Koszalina. On rzucił pomysł. Ja dzisiaj nagrywałam urywki i zmontowałam i myślę, że fajnie to wyszło, więc chciałabym wam go pokazać, ale to pod sam koniec. No więc duet na Musical.ly losuje, stop, wygrywa A.Rybka. Za to follow, albo dobra, najpierw BFF. Lecę na górę, może odświeżę. Stop. I jest to Milena Górecka Podłoga. Ona zdobywa BFF. Follow zdobywa Matylda 21. Więc gratuluję wszystkim. Nie wiem, czy co jeszcze pokażę i choinkę będę stroić jutro. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Może przyniosę jakieś 2 paczuszki i je otworzymy. Jednak przyniosłam taką jedną większą. I tutaj są takie popakowane paczki. I mam tutaj kisielek. I jedne rzeczy są od Oli, drugie od Wiktorii. I tu mam również budyń i cukierka. Pod dwójeczką na chłodne dni mam tu herbatki z podpisaniem, gdy będziesz smutna, gdy będę u ciebie. Trójeczka to fanart. Kasia i Julka, i te ładne fanarcik. Pod czwórką coś słodkiego i bardzo lubię, bardzo dobre, więc dziękuję. Piąteczka na biżuterię i zobaczcie, jaki ładny kuferek dostałam. Bardzo mi się przyda. O, jest tu jeszcze ten taki gniotek, ale słodkie. Więc dziękuję bardzo serdecznie za paczuszkę. To teraz, moi drodzy, przejdźmy do pokazania wam tego przedstawienia tej reklamy mojego miasta. Koszalin. Miasto powstałe w 1266 roku. Znajduje się w województwie zachodniopomorskim. Jest to piękne miasto. Wiele zabytków, historii, przetrwałych rzeczy sprzed II wojny światowej. Kiedyś zrujnowane miasto. Teraz tętniące życiem miejsce kulturalno-społeczne dla ludzi w każdym wieku. Znajdziesz tu m.in. Rynek Staromiejski, centra handlowe,
dolinę wodną. Aquapark. I wiele innych ciekawych miejsc. Możesz także rozwijać swoje pasje. Znajdziesz tu ludzi, którzy także chcą rozwijać to, co tak naprawdę kochają. Piłka nożna. Piłka ręczna. Koszykówka. Siatkówka. Street workout. Taniec. Koszalin. Kosz all in. Dziękujemy bardzo serdecznie za oglądanie. Moim aktorem był Krystian Ryfa. Cześć. A za kamerą zostałam ja, czyli Kasia Laskowska. Życzymy wszystkim wesołych świąt i buziaki. Szczęśliwego nowego roku.